Jestem. Ta owca mi się troszkę gubiła po drodze. Przed chwilą odpaliłem nagrywanie i się okazało, no siema, siema, co tam? Owce znalazłem i się okazuje, że jej kurwa nie ma, że była na początku. Jasura. O, i kiedyś nie. Spadła z klifu. Dobra. Jakie są jeszcze zadania? Sztabki Rudy, drobna przysługa. Idźmy spać do tej nocy. Wynocha z mojego łóżka! Nagle się głos mu zmienia, co? Słabo tu coś widać. Uważam, że mogłem w sumie najpierw przetransportować się na zewnątrz, że tak powiem. Chociaż ciągle jestem na zewnątrz. Mamy coś takiego jak pochodnia? Nie mamy. Szukamy tej całej mandragory. Ciemny grzyb. Pięć mandragor mamy znaleźć. Jest godzina jak najbardziej adekwatna, uważam, aby ją znaleźć. Dobra. Ziele mandragory. Mangory. Nie ma co szukać w ciągu dnia. Okej. Gwiazd nie ma co szukać w dzień. One nocą są. Za ciemno dla mnie. Ciemny grzyb. Ziele mangory. Czy one rosną koło siebie? Ja mam nadzieję, że to nie jest wyliczone, bo ja nienawidzę takich szukajek, które są powyliczane dla ciebie. A potem się okazuje, że ty gówno potrafisz znaleźć. Goblińskie jagody plus zręczność. No bo jak ja mam, wiecie, tylko i wyłącznie na tej mapie mojej jest 5 mangor. To szukanie w dzień by było uciążliwe. A co dopiero, jak ja mam szukać tego w nocy? Prawda? Ziele lecznicze. Oko mnie zabolało. Au! Das hätte ich lieber lassen sollen. Ale super animacje! Muszę tak nazwać odcinek. Ale to było zajebiste. Naprawdę, nie, fajne, fajne, fajne. Widać, że to taka malutka modyfikacja, ale fajna naprawdę. Łopatę znalazłem. I kufer. Tylko ta mangora mnie denerwuje, bo nie wiem, czy ja znajdę to. Skórzany pancerz. Jakby nie światło, które emanowało, to obstawiam, żebym tego nie znalazł. Czy skórzany pancerz dawał coś takiego jak... Z lutnią kojarzy mi się modyfikacja, w którą grałem dosyć niedawno w sumie. No, przed tą moją przerwą od tych modyfikacji. A było to... Ta w więzieniu. A zupełnie inaczej wygląda. Mój ryj bez okularów. Dobra. Nie mam naprawdę pojęcia. Gdzie mam tego więcej szukać? W sensie potrzebowałbym pochodni, uważam. Uważam, że mógłbym potrzebować pochodni.
Bo ja tu kompletnie nic nie widzę. Czy to jest jednak przy tamtej owce gdzieś? Jakaś żyła ich, powiedzmy. No tu nic nie ma na przykład. No tu nic nie ma. Idę może w tamto miejsce, gdzie znalazłem tą pierwszą. W ogóle śmieszna mechanika, że one są w nocy, nie w dzień. Bez okularów dużo lepiej widzę. Się ukazuje w nocy. Dobra. To było gdzieś przy... Dwa. To też przydatne. Trzy. Jesteśmy naprawdę blisko. No trzymam już. Najgorzej, jak ja nie znajdę piątego, to normalnie nie wiem, co ja w takich sytuacjach mam robić. Ja kurwa sobie mogę, nie wiem, łapę chyba uciąć, że... Twórcy, no czemu mieliby ci 6 zrobić? Żeby było ci łatwiej, żebyś nie marnował czasu. No ale właśnie wyobraźcie sobie taką sytuację, że coś takiego zjesz. Akurat chyba te ziele, które tutaj mamy, no nie da się go jeść. No i widzicie, ja teraz nie wiem, czy... Czy jest więcej w tym miejscu, czy w ogóle nie ma? Ja nic nie wiem. Jest jeszcze jedno. Ostatnie. Szlachetny grzybek. Ziele lecznicze, jeszcze jedno. Elo. Ziele mangory jest. Mamy 5. Tak. Wow, udało się. Przy okazji też odkryliśmy sobie skórzany pancerz. Dobra, jak najszybciej chcę zmienić porę na dzień, bo to jest... Nie dla mnie. Nienawidzę w ogóle nocą chodzić w gotiku. Poza tym wiecie, to, no jest strasznie ciemno, jest bardzo ciemno. Dlatego też nawet nie dziwię się, że niekomfortowo się to po prostu ogląda, no bo jest ciemno. Który to chciał? Jakiś tutaj. Jest to jakieś łóżko, nie? Nawet więcej jak jedno. Super. Trzynaste. Wow, super, światłość. Super. Wytapiacz. Czy wytapiacz coś chciał? Nie, tutaj ziomek chciał, co nawala kilofem. Ale tego kilofa nie oddałem chyba, co? Hej, tu. Dobra.
Hier hast du das. Danke, du hattest also... Dann brauche ich mir wenigstens keine Gedanken mehr machen, dass ich die Arbeit... Hier, du bekommst dafür diesen Ring. Ich kann dir... Wow, fajnie. Stałem pierwszy. Premia do siły, plus 3. Super, nie no, zawsze fajna opcja. No właśnie, nie mamy doświadczenia, więc pytanie... Więc tutaj jest pytanie. Marko ma lęk wysokości. Z kim ja mam rozmawiać tutaj, bo nie rozumiem. Żeby on się przeniósł, czy coś? So. Gut, danke. Ach, nie wiem, to doświadczenie też jest wyliczone, że mam wszystko pozabijać. Jeśli myśliwy mi zabije jednego ścierwojada, to już nie mogę. Hey, du. No już chyba aż tak hey, to nie. Hey, du. Wie hast du denn? Gut. Was ist mit Lo? Ach, so einer bist du. Nur auf dich bedacht. Keine... Komm schon, sei doch froh. Du hast im Gegensatz zu mir die... Nun gut. Niektórzy coś ci dadzą, niektórzy wręcz przeciwnie. Hey. Dobra, dajmy mu ten amulet. Hier. Hey, danke. Auf dich ist... Na, das will ich doch hoffen. Ohne Grund. Gut. Als be... O, dostałem kolejny. Super. Też siły? Nie. Aha, czyli to jest po prostu zamiana amuletu na pierścień, który dodaje mi dosłownie to samo. Spoko. Tylko amulety rzadziej są raczej spotykane w grze od... Amulety są rzadziej spotykane w grze od tych, jak to się nazywa? Od pierścieni, tak uważam. Trener siły. Możemy chyba iść na ten trening. Trenieren. Gut, schön, dass du meine auf... Damit bin ich zufrieden. Dobra, 28 mamy. Chwilka. Bo może byśmy sobie właśnie stworzyli jakiś miecz u niego. Możemy stworzyć miecz, tylko chyba to będzie wymagało 30 siły, więc tyle ile nie mamy. Womit denn? Aha, nie potrafimy. Womit denn? Pomóc innym. No pomogłem praktycznie każdemu, tylko nie zrobiłem tego zadania z Marko. Łopata. Mamy łopatę. Hey, du. Hab ich mich... Ja, ich habe mich umgehört und die meisten scheinen ein ganz gutes Bild von dir zu haben. Demnach hast du nun die Erlaubnis, in das kleine Tal und die Grabstätte zu gehen. Ich habe der Wache schon Bescheid gegeben, dass sie dich durchlassen soll. Ich werde auch später den Hebel für das Gitter entsperren. Du kannst sie Możemy pogadać z Mogami, super. Danke. Ich werde nun schauen, ob es... Nie trwało to tak właściwie długo. Ej, mamy łopatę. Wygląda dosyć drewnianie. Sorry. Tak właściwie to jak miałem ten kilof, to mogłem w sumie pobiegać i pokopać tą rudę. Halt. Ach, nein. Du kannst doch...
Myślę, że ta łopata fabularnie będzie mi potrzebna. Hey, du! Guten Tag! Hallo! Da hat es also jemand in unsere Arbeitsstätte geschafft. Ja, ich hätte auch ein paar Fragen. W zależności od pory dnia, guten Morgen albo guten Abend. Du siehst doch, dass ich zurzeit diese Zeichen studiere. Rede mit den anderen zwei Magiern. Sie haben momentan nichts zu tun. Mehr drin findest du, wenn du die... Okay, Fehler... No okej. Okay. A tam ci powiedzą mi wrócić do innego. Ten na grzybach śpi. Hallo. Hallo, was ma... Dadurch, dass dieses Tal nicht mehr verlassen werden... Das Tal kann nicht mehr verlassen werden? So, so. Ein Erdbeben hat die Höhle durch... Oh. Hast du eine Ahnung, wo sich Sarkaras befinden könnte? Wie ich schon sagte, konnten wir das bis jetzt nicht herum... Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich nicht hier befindet. Wenn, dann muss man abseits von hier suchen. Womöglich sogar in dem kleinen Tal, welches die Schürfer vor kurzem freigegraben haben. Du kannst dort jedenfalls mal nachschauen. Was erforscht dich? Nun, das hier ist eine alte Grabstätte. Wo sich dieses Artefakt allerdings befindet und was es Wir sind allerdings in der unteren Höhle auf eine Felswand gestoßen. Es ist, als wäre die Wand... Interessant, könnte das Artefakt... Nun, möglich ist alles. To by chyba był błąd w dubbingu. W sensie nasza postać nie powinna tego was mówić. Was konntet ihr sonst noch über diese Grabstätte herausfinden? Also, diese Stätte scheint um die 2000 Jahre... Einige Zeichnungen deuten auch auf ein System hin, welches... Möglicherweise ein alter Kult, welcher ganz neue magische... Man kann also von einem Teleportersystem ausgehen? Ja, ich denke schon. Aber nachdem... Einen Wächter? Wie es aussieht, ist damals eine dunkle Macht aufgetreten, welche sich unsichtbar... Das Volk muss davon etwas mitbekommen haben und dagegen vorgegangen sein. Vielleicht ist das Artefakt der Schlüssel. Gut, danke für die Informationen. Das bringt mich ein ganzes Stück weiter. Okej, okay, z nim pogadaliśmy. Mamy też drugiego. Ale jak widzicie, nie potrzeba było mi robić tego zadania z wysokością i klifem. Z rękiem wysokości. Wer bist... Ich bin ein Bote des Königs und sollte den Erzbestand erstatten. Ich habe die Erlaubnis bekommen. Ach so ist das. Ich warte fürs Erste hier unten, um zu schauen, ob irgend... Wir sind bis zu dieser Wand hier vorgedrungen, aber sie besitzt einen mich... Eventuell hilft das Artefakt Sarkaras da weiter, aber dazu... No i co teraz? No i co ja mam teraz zrobić, bo nie rozumiem. Nie mogę tego w żaden sposób użyć. Tu można do jeziora wskoczyć co najwyżej. Hej! Nie mogę z tobą gadać. Coś się tam dowiedziałem w sumie. Ale to i tak nie wiem, co mam teraz robić. Hej! No serio, nie wiem, co mam robić. Nie mogę tego w żaden sposób użyć.
A tu żadnego innego zejścia nie ma. Ale wiecie, co się wydaje dla mnie ciekawe? Oto. Ta kładka to chyba jedyny sposób, aby przejść. Hej! Pan Vigo. Poczytajmy. Powiedział mi... Okej. Jedyne, co się dałem o Sarkerasiem, znajduje się tutaj. Słuchajcie, twardą skalną ścianę. Powyżej kopalni. Czyli idziemy w stronę kopalni, tam ma być jakaś dolina. No dobra. Ja tam nie wiem, nie znam się. Ciekawe, czy będzie coś takiego jak rozdział drugi, czy coś takiego. Jestem po godzinie gry. Nie całej nawet. Powyżej kopalni. Tu jest klif, tak? Wy coś wiecie? Mógł coś z wami gadać, czy coś? Jeśli się nic nie dowiem, to ogarnę to pomiędzy nagrywaniem. Będę zmuszony wtedy. Tu jest skarbiec jakiś, prawda? To nie. Myślałem, że jest jakiś sposób, aby się udać do góry. Naprawdę nie bardzo wiem, co mam teraz robić. Naprawdę nie wiem. Czy ktoś mi pomoże? Naprawdę, czy ktoś mi pomoże? Jeszcze raz. Po małej dolinie położonej powyżej tej kopalni rudy. Ja nie wiem, jak mam się udać powyżej kopalni rudy. Zaraz zresearchuję troszeczkę bardziej temat. Ja bym mógł udać się poniżej na przykład. Tu zaczynaliśmy grę, prawda? Dobra, widzimy się w przyszłych odcinkach. Cześć.